taka drobna prezentacja takiego oto uchwytu podnośnika na motocykla, za pomocą którego spróbuję sobie sprawdzić, jak też to serwis, bo motocykl właśnie wrócił z serwisu gwarancyjnego, reguluje naciąg łańcucha, więc to działa. Tak i stoi. Większość, znaczy może nie większość, ale bardzo dużo motocykli chińskich nie posiada czegoś takiego jak centralna stópka, więc taki wydatek jest jak najbardziej uzasadniony. Poza tym, szczerze mówiąc, kupując drugi taki z takimi trochę innymi końcówkami, można unieść motocykl cały, miś po zestaw, kluczyk 22, to moje. Okazuje się, że proste to jest tylko w teorii. Po uzyskaniu odpowiedniego luzu na łańcuchu, niestety koło stało bokiem. Włożę sobie klucz, więc wahacz, dotknąć do opony, zobaczyć, jaka długość klucza wchodzi. Z drugiej strony to samo, jak jest w miarę równo, znaczy, że jest w miarę dobrze. Koniec końców zajęło mi to trochę czasu, ale koło kręci się o wiele lżej. Łańcuch ma ten centymetr do dwóch luzu, a nie pół centymetra, jak było. No i pozostało tak naprawdę skręcić oś i po robocie. Dziękuję za uwagę. Lewa w górę.